Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami Przemysław Kania w roli stylisty oraz, jak masz na imię? Oraz Magda w roli modelki. Proszę Państwa, żeby przybliżyć troszeczkę Przemysława, Ty wygrałeś New Look Damski w kategorii kreatora, prawda? Tak, w tym roku był to New Look Damski, w zeszłym roku był to New Look Męski. W tym roku było także drugie miejsce na otwartych mistrzostwach Fryzjerska Polskiego w konkurencji senior damski. Czyli troszeczkę tam po tych konkursach jeździsz, prawda? Powiedz mi, jak się zapatrujesz na metamorfozę? Trzeba Cię było długo namawiać? Czy mnie trzeba było długo namawiać? Ja ogólnie jestem przerażona tym, tym bardziej, że nigdy nic z włosami nie robię. No ale w końcu trzeba. Czy mnie trzeba było namawiać? No chyba nie. Tak. Możesz rozpuścić włosy, żebyśmy zobaczyli, jak wyglądają przed? Długie są, czy? A nie. Nie, były dłuższe, niedawno się skróciły. Mhm. Ale to tyle, co z włosami robię właśnie. Czasem jakaś farba, ale to tylko tak. No dobrze, to Przemysław, oceń teraz kondycję stanu włosa naszej. W połowie długości włosy są naturalne, do połowy długości. Końce były koloryzowane w odcieniach miedzi, więc tak naprawdę zapigmentowanie włosów jest w ciepłych odcieniach, więc też tutaj chcielibyśmy na takich kolorach później popracować. Będzie mocny kontrast, zimna baza z połączeniem ciepłych, wręcz bym powiedział, że takich dosyć neonowych końców, które będą się rzucały w oczy, ale będzie to wszystko zrobione ze smakiem, z taką całością, żeby to fajnie wyglądało na co dzień. Nasza modelka tutaj ma taką dosyć dziewczęcą urodę, więc tak, żeby to też nie wyglądało dziwnie, że ona wygląda jak taka troszeczkę dziewczynka, a że tutaj nagle takie włosy, i żeby to też oczywiście z tym na co dzień poradziła. Bardzo fajna zapowiedź, zobaczymy jak to wyjdzie, jak to będzie. Życzę powodzenia. To jest oto dzisiaj jego dzieło, metamorfoza, przepiękna. Naprawdę, z takiej cichej dziewczynki stałaś się ognistą pięknością. Jak się z tym czujesz? Czuję się ognistą pięknością, no cóż mogę powiedzieć. I tutaj to tło się z tobą idealnie komponuje. Fantastycznie, naprawdę, nie spodziewałam się aż tak. Czuję się gwiazdą po prostu. Wyglądasz olśniewająco, błyszczysz przede wszystkim, błyszczysz. Mamy tutaj przepiękny efekt. Powiedz, jak tego dokonałaś dzisiaj? Podstawę koloru delikatnie przyciemniliśmy, wszystko jest w kolorach takiego złotego, ciepłego odcienia. Końce, myślę, że to jest dosyć spore szaleństwo jak dla Madzi, która od zawsze miała kolor włosów całkowicie naturalny. Jak osiągnąłeś ten kolor na końcówkach? To jest mieszanka kolorów, tak? Tak, jest to mieszanka kolorów. Jest to Mixton 034. Na podkładzie rozjaśniającym, na delikatnym stężeniu wody, więc ten kolor wyszedł bardzo soczysty, intensywny, bardzo fajnie odbija światło. Na dodatek cała stylizacja jest podkreślona falą, więc tym bardziej odbicie światła jest jeszcze bardziej wzmożone. No i cóż, no sama uroda Madzi tutaj już gra wszystko, no więcej nie trzeba. Jesteś młody, ale masz bardzo, bardzo dużo dyplomów, statuetek. Powiedz, gdzie mierzysz? Jaki jest twój cel teraz? Nie lubię mówić o tym, co mam zamierzone, bo później mi się to tak średnio spełnia, a jeżeli o tym nie powiem, to mam nadzieję, że to będzie takim miłym zaskoczeniem dla wszystkich. Czyli tak, Przemku, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoją świetną pracę, naprawdę włożyłeś w to serce. Bardzo dziękuję. Tak jest, włożyłeś to serce, tym bardziej, że osoba, która siedziała na fotelu fryzjerskim, nie była Ci obojętna. Dlatego serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszą współpracę, no i pozdrawiamy.